Jest bardzo szczególny powód, dla którego w ogromnie zróżnicowanej konstelacji wybitnych postaci polskich naukowców dwa nazwiska błyszczą w sposób szczególny. Otóż amerykańska Komisja Nauki z siedzibą w Chicago, dokonując przeglądu wiedzy wniesionej do naukowego dorobku współczesnej cywilizacji, wyróżniła spośród wszystkich polskich naukowców Mikołaja Kopernika i Stefana Badacha. Faktem szczególnej wagi jest to, iż obydwaj swoje podstawowe wyniki osiągnęli na gruncie matematyki. Choć zazwyczaj nazwisko Kopernika kojarzy się z astronomią, to warto pamiętać, że większość jego odkryć naukowych jest związana z problematyką geometrii przestrzennej. Traktat dotyczący zagadnień astronomicznych, który zapoczątkował rewolucję światopoglądową, ukazał się już po jego śmierci. Jego podstawą ideową było wybranie Słońca za punkt, w którym, mówiąc dzisiejszym językiem, Kopernik umiejscowił początek układu współrzędnych otaczającego nas świata. Pomimo poprawiania wielu dalekich od doskonałości wyników Kopernika z zakresu astronomii, dopiero Einstein zaproponował zmianę idei stałego układu odniesienia na układ zmienny, prowadzący do teorii względności. Przez wiele stuleci matematycy dążyli do opisu obiektów geometrycznych przy pomocy coraz to bardziej doskonałych metod analitycznych. W ten sposób powstały dwie podstawowe gałęzie matematyki – geometria i analiza matematyczna. Przed ponad 3 wiekami Descartes dokonał arytmetyzacji geometrii, wprowadzając metodę, która doprowadziła do powstania geometrii analitycznej, rozwiniętej dalej do bardzo zaawansowanej pojęciowo i narzędziowo geometrii różniczkowej. Myśl przewodnia stworzonej przez Banacha analizy funkcjonalnej jest odwrotna. To geometryzacja analizy. Pojawiające się w badaniach coraz to bardziej skomplikowane twory matematyczne, takie jak ciągi nieskończone, funkcje, operatory itd., potraktował jako punkty pewnych przestrzeni wielo, a nawet nieskończenie wymiarowe. Dokonując subtelnego rozróżnienia tych przestrzeni, wprowadził specjalną ich klasę, w której uzasadnione są operacje graniczne i dlatego do dziś na całym świecie noszą one nazwę przestrzeni Banacha. Dzięki wspomnianej idei geometryzacji, twierdzenia o ściśle analitycznym charakterze nabrały znaczenia geometrycznego, co pozwoliło na zastosowanie w przeprowadzanych dowodach metod o charakterze geometrycznym. Najlepszym tego przykładem jest twierdzenie o punkcie stałym. Fakt istnienia punktu stałego w przekształceniu geometrycznym zawiera w sobie informację o istnieniu rozwiązań niekiedy skomplikowanych równań różniczkowych lub całkowych. Jeżeli dodamy, że przestrzenie Banacha pozwalają na stosowanie również metod algebraicznych i że do rachunku na punktach tych przestrzeni stosuje się prawa rachunku wektorowego, to otrzymujemy pełny obraz genialności idei Banacha. Współczesna matematyka w kręgu zachodniej cywilizacji zaczyna swój bieg w roku 1202, kiedy to we Włoszech wydane zostało dzieło pod tytułem Liber Abaci. 15 rozdziałów owej książki zostało napisane ręcznie, gdyż na wynalezienie druku trzeba było czekać jeszcze niemal 300 lat. Autor rozprawy, 27-letni Leonardo Pisana, uzyskał pochlebną ocenę władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Fryderyka II. Było to największe wyróżnienie, jakie mogło spotkać ówczesnych naukowców. Do jej napisania zainspirował autora pobyt i studia w Bugi,
prowadzone pod kierunkiem arabskiego matematyka, który wprowadził pisane w arkana indio-arabskiego systemu liczbowego. Młody Leonardo zrozumiał, jakie usprawnienia rachunkowe daje ten system. W porównaniu z rzymskim systemem cyfrowo-literowym, system ten dawał tak wielkie możliwości, że nie da się tego łatwo porównać ze zbyt wielu innymi wynalazkami. Wielkie postaci, niczym diamenty, nie powstają przypadkowo, ani nie rodzą się w próżni intelektualnej. Ich pojawienie się to owoc dojrzałego drzewa pracy wielu, wielu, często bezimiennych, mało znanych lub też takich, którym rozgłos jest niepotrzebny. Wydaje się, iż teza taka wyjątkowo dobrze pasuje do narodzin pierwszego geniusza, jakim był Mikołaj Kopernik. Większość historyków nauki wypowiada się, że tym pierwszym, od którego zaczynają się dzieje polskiej matematyki, był Witello, wiek XIII, który pochodził z Dolnego Śląska, mając matkę Polkę i ojca Niemca z Turyngii. Zgodnie twierdzi się, że jego dzieło z zakresu optyki odegrało znaczącą rolę w dziejach nauki, stanowiąc przez wieki stałą pozycję studiów. Znali je Leonardo da Vinci, Kopernik, a nawet Kepler, ucząc się z niego wielu rozwinięć i uzupełnień elementów Euklidesa. Był to podobno, bo nie zachował się żaden egzemplarz tej książki, znakomity podręcznik geometrii, w którym zebrane były wszystkie twierdzenia udowodnione przed i po Euklidesie. Uznane dzisiaj za najbardziej wniosłe dokonania Mikołaja Kopernika wyniki dotyczące problemów astronomicznych zostały przemycone pod hasłami stricte matematycznymi z powodu treści naukowych sprzecznych z oficjalnymi poglądami Kościoła, choć sam autor już wtedy nie żył. Zwyciężyła tutaj rozsądna polityka publikacji dzieł Kopernika prowadzona przez Retyka, który wyniki naukowe swojego mistrza ukrył całkowicie w treściach ściśle matematycznych, niedostępnych pojęciowo i intelektualnie dla strażników ówczesnych doktryn kościelnych. W połowie XVIII wieku pojawiła się w Chełmie wyjątkowa postać ówczesnego świata nauk ścisłych. Samuel Chruścikowski, wieloletni rektor tamtejszego Kolegium Pijarów, a później Kolegium Nobilium w Warszawie, był autorem pierwszego nowoczesnego podręcznika matematyki i fizyki napisanego w języku polskim, podziwianego 100 lat później przez Samuela Wittgensteina. Należy wymienić tutaj również Jana Śniadeckiego, organizatora i naukowca, rektora Uniwersytetu Wileńskiego, który napisał książkę pod tytułem Rachunku algebraicznego, teoria przystosowana do linii krzywych. Na ziemi chełmskiej w Hrubieszowie urodził się i pracował Abraham Stern, późniejszy rektor warszawskiej szkoły rabinów, wynalazca pierwszego komputera, czyli maszyny wykonującej obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych i pierwiastkowania. Legendą tamtych lat jest również Józef Maria Chmebroński, wychowanek szkoły kadetów, oficer kościuszkowski, oficer armii rosyjskiej, a później oficer Legionu Dąbrowskiego. Opublikował ogromną liczbę książek, broszur i odezw. Wiele z jego prac nigdy nie ukazało się drukiem. Był autorem znakomitych pomysłów matematycznych i również wielu nie do końca udowodnionych twierdzeń. Próbując uzyskać rozwiązania równań wielomianowych dowolnego stopnia, wprowadził metodę, która jest znana do dzisiaj na świecie jako metoda wyznacznika Wrońskiego. Wiele jego idei po dokładnym sprecyzowaniu w terminach współczesnych pojęć stało się podstawą bardzo ogólnych rozważań i teorii matematycznych.
W okresie przed I wojną światową pojawiła się grupa matematyków, która rozpoczęła prace badawcze w zakresie teorii mnogości i topologii. W roku 1909 Wacław Sierpiński ogłasza pierwszy systematyczny wykład teorii mnogości, a później wydaje książkę z tego zakresu. Nieco później powstają pierwsze doktoraty z topologii. Po I wojnie światowej Sierpiński, Janiszewski i Mazurkiewicz stają się założycielami Warszawskiej Szkoły Matematycznej. Szczególną rolę odgrywa tutaj Janiszewski, który w artykule o potrzebach matematyki w Polsce prezentuje projekt utworzenia w Polsce ośrodka twórczej pracy matematycznej, rozwijania jednego uprzywilejowanego działu matematyki i powołania do życia czasopisma międzynarodowego poświęconego temu działowi. Powstała w ten sposób Szkoła Warszawska i jej główne czasopismo Fundamenta Matematyka, które odniosły wielki sukces. Publikowali w nim Borel, Lebek, Denjoy, Hausdorff, Wuzin, Aleksandrow i inni. Jeden z wybitnych matematyków amerykańskich, Tabarkin, pisał, że historia Fundamenta Matematyka to historia rozwoju nowoczesnej teorii funkcji i teorii mnogości. Lwowskie środowisko matematyczne rozpoczęło ożywioną działalność jeszcze przed I wojną światową, zaś pracę w kierunku, który stał się typowo lwowską specjalnością, rozpoczęły się z chwilą objęcia katedry na tamtejszym uniwersytecie przez Hugo Steinhausa. Zgrupowani wokół niego matematycy zajęli się głównie szeregami ortogonalnymi i analizą funkcjonalną. Największą zasługą Steinhausa było odkrycie talentu matematycznego genialnego samouka Stefana Banacha i umożliwienie mu wejścia na drogę rozwoju prowadzącą na szczyty naukowe. Dzięki niemu w roku 1922 Banach obejmuje katedrę na Uniwersytecie Lwowskim, zaś w roku 1929 obydwaj wymienieni matematycy rozpoczynają wydawanie czasopisma Studia Matematyka, poświęconego w całości stworzonej przez nich nowej dziedzinie matematycznej, zwanej analizą funkcjonalną. Współpracowali z nimi Hermann Auerbach, Stanisław Mazur i Władysław Orlicz. Prace matematyczne Szkoły Lwowskiej to szeroki wachlarz wyników obejmujących wszystkie znane dziedziny wiedzy matematycznej o znakomitym usytuowaniu problemowym i wysokiej wartości merytorycznej, której poziom został zweryfikowany przez historię. Dołączyli do nich także matematycy pochodzenia ukraińskiego Lewicki, Czajkowski oraz Zarycki, z których ten ostatni prowadził jedną z czterech katedr matematycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. W roku 1931 rozpoczęto druk publikacji Monografie Matematyczne, będącej wspólnym wydawnictwem Szkoły Lwowskiej i Warszawskiej. Ten niezwykły rozwój matematyki w okresie międzywojennym w Polsce nie ma sobie równych i w historii matematyki będzie zapewne długo odgrywać rolę wielkiego naukowego rozbłysku. Po tragicznym okresie II wojny światowej ośrodek lwowski uległ rozproszeniu, pomimo iż sam Banach pozostał w tym mieście okaleczony przez słynne doświadczenia medyczne profesora Rudolfa Weigla. Większość z geniuszy matematycznych tej szkoły zasiliła uczelnie w Polsce i poza jej granicami. Uczniowie lwowskich znakomitości pojawili się po II wojnie światowej również w Chełmie, przynosząc ze sobą fascynację, profesjonalizm i atmosferę niezwykłego świata matematyki.